stosowanie się do przepisów oświatowych w zakresie postępowania z dziećmi i młodzieżą. My swoich własnych, które funkcjonują na mocy ustawy czy rozporządzeń wędkarskich, to znaczy Polskiego Związku Wędkarskiego, nie mamy. Więc w każdym momencie, kiedy podejmujemy pracę z dziećmi, to musimy stosować się do stosownych właśnie rozporządzeń. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, oczywiście w internecie wszystkie akty prawne funkcjonują. Głównie są to rozporządzenia dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Tam są rozgraniczenia, czy to jest wypoczynek, czy to jest kwalifikowany sport, czy to jest wypoczynek nad wodą, w górach. Do wszystkiego stosują się odpowiednie przepisy. Oczywiście nas najbardziej dotyczą przepisy związane z organizacją wypoczynku nad wodą. Ja mówię o wypoczynku, bo nie ma jako takiej odrębnej ustawy aktu prawnego, który reguluje kwestie organizacji zajęć w szkółce wędkarskiej. Ale wiadomo, że zasady są te same. Zasada przede wszystkim odpowiedzialności karnej za to, co dzieje się z naszym podopiecznym. I teraz tak, opiekunowie głównie działalność z młodzieżą ogniskuje się właśnie w pracy w swoich własnych kołach, w szkółkach wędkarskich, z wyjazdami na zawody. Czasami spośród nas, członków Komisji Młodzieżowej, odpowiedzialność również rozszerza się na całodobową opiekę nad dziećmi na obozach, na które jeździmy. To jest już w ogóle sytuacja odrębna, która wymaga dodatkowych kwalifikacji od opiekunów, to znaczy należy być odpowiednio przeszkoloną bądź pedagogicznie osobą, bądź czynnym nauczycielem. Ewentualnie można ukończyć kursy i też czasami okręg pośredniczy w umożliwianiu odbycia takiego kursu. Kurs opiekuna, to znaczy wychowawcy kolonijnego. Jedyne kryterium, które w zasadzie obowiązuje takie nie do przeskoczenia, to jest chyba wymóg posiadania średniego wykształcenia. Także jeśli będziecie typowali ze swoich kół delegatów na takie szkolenie, to weźcie również to kryterium pod uwagę. Na tym może takim przykładzie, to zresztą jest wiele takich przykładów, mogę zwrócić uwagę na to, że czasami drobny niuans, jakieś drobne niedopełnienie formalności, takie, które wydawałoby się, że można by się prześliznąć, jest rzeczywiście bez znaczenia. Czasami świetni, doskonali opiekunowie pracują z dziećmi i oczywiście oni świetnie się sprawdzają, potrafią czasami bez żadnych dodatkowych świstków czynić takie powinności, ale wystarczy jakikolwiek drobny wypadek, rodzice są zdarzenia jakieś nieszczęśliwe, rodzice mają prawo i często, bardzo często korzystają dla celów chociażby ubezpieczeniowych, żeby dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej i później zaczynają się problemy prokuratorskie, także na te aspekty prawne trzeba zwracać uwagę. A o co chodzi tu w praktyce, szczególnie na tym podstawowym etapie szkolenia? Prowadzimy szkółki, prowadzimy nabór do szkółek, no i robimy gdzieś tam w terenie akcję agitacyjną, idziemy do szkoły, przychodzą do nas dzieci. Chcą uczestniczyć w zajęciach, zapisujemy je. Oczywiście Komisja Młodzieżowa dba o to, żeby w kołach te osoby uprawnione były, stąd zresztą te szkolenia instruktorskie, ale każde dziecko, które na takie zajęcia przychodzi, w myśl przepisów, powinno mieć indywidualną zgodę rodzica. To są dzieci czasami w ogóle bardzo małe, to są w ogóle nie do opanowania bywa przypadki. W związku z tym oprócz takiej zgody, której indywidualnie rodzice udzielają, możecie sobie ściągnąć, mieliśmy swego czasu wybory druków zgody rodziców na uczestnictwo ze strony w internecie, także to jest takie oświadczenie. Takie oświadczenie, ale ono jest na stronie, no w każdym razie w oświadczeniu jest własnoręczny podpis, dane osobowe dziecka, uczestnika. Dobrze i oczywiście nie tyle jest to przydatne, ale i wymagane, żeby ten numer telefonu kontaktowy, gdyby się coś dziecku na zajęciach stało. Często w praktyce bywa tak, że albo dziecko przychodzi samo, jeśli jest starszy, rodzic przyprowadza, ale w każdym razie zresztą zachęcajcie zachęcajcie rodziców do tego, żeby czy opiekunów towarzyszyli. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli taki dodatkowy człowiek do pomocy będzie uczestniczył w zajęciach szkółki nad wodą. Ta dzieciarnia próbuje naprawdę tych pierwszych wielkich swoich zmagań. W
Dla nich to są ważne rzeczy, naprawdę. Jeżeli my ich będziemy traktowali poważnie, to ci młodzi odwdzięczą nam się tym, bo ta młodzież nie lubi być robiona w konia. Ona też nie lubi i robiona być w tak zwanych po łebkach. Musimy do nich podchodzić naprawdę bardzo poważnie. Zimno jest, no ale żeby tych dzieci nie zostawić tak samopas, no to kontynuuję z nimi te zajęcia w hali. I jest grupa taka, która się utworzyła, która o spławiku nie chce słyszeć, ale w tej dyscyplinie rzutowej bardzo chętnie bierze udział, startuje i ma bardzo dobre wyniki. Także jeżeli by byli tacy chętni, to bardzo bym prosił. Oprócz tego organizujemy zawody tak, jak są w kalendarzu, w terminarzu okręgowym, z tym, że te zawody my przejmujemy i my sami ustalamy sobie terminy, bo tam zazwyczaj nie ma tego terminu i miejsca podanego. Ale jeżeli ktoś by był zainteresowany, to tak jak mówię, przez swojego opiekuna rejonu wszystkiego się dowiecie bez żadnego problemu. Tych zawodów jest w terminarzu jest 6, z tym, że tam dochodzą jeszcze zawody o drużynowy Puchar Polski, który będziemy organizować też w tym roku. To jest ten nasz Puchar Kubicy, czy Puchar Ziemi Śląskiej. Tak to się nazywa w naszej nomenklaturze, ale są to zawody drużynowe o Puchar Polski. My organizujemy otwarcie sezonu, to jest ogólnodostępne i tu, tak jak kolega mówił, możecie przyjeżdżać z dziećmi, które gdzieś tam tego kija już miały w ręku i chciałyby spróbować swoich sił. Nie przejmować się tym, że te dzieci jeszcze wszystkiego nie potrafią. Kadeci startują w trójboju spinningowym, czyli jest to rzut do takich placków żółtych, tak? Później do tarczy Arenberga, to jest taka tarcza, jakbyśmy z broni strzelali do normalnej tarczy, tylko że ona leży na ziemi. I z określonych odległości, z określonych pozycji trzeba takim ciężarkiem stworzywa sztucznego zaczepionym na końcu żyłki w to miejsce trafić, no i oczywiście te punkty zdobywać. No i jest trzecia dyscyplina, jeżeli chodzi o konkurencję, jeżeli chodzi o kadetów, to jest odległość spinningowa jednorącz. Przy tarczy Arenberga są to pozycje wymuszone, to tam się po prostu określa, rzut spod siebie, prawy boczny, lewy boczny, z nad głowy i